Cześć wszystkim! Znowu Pony 7, dalszy ciąg Tyranii. Dobra, w ostatnim odcinku odwieściliśmy edykt, który zabije wszystkich w dolinie, jeżeli za 8 dni nie zdobędziemy twierdzy wiarołomców. Teraz zobaczmy, co możemy zrobić, żeby to pomóc. Okej, poszukajmy wszystkich postaci, które mają jakieś imiona i porozmawiajmy z nimi i zobaczymy, co możemy porobić. Podpalaczu, nasze drogi znowu się krzyżują. Witaj w obozie wzgardzonych. Jestem Cebus, Cebus Młodszy. Służyliśmy razem w Cytadeli Pergaminu. Miło mi, że mogę się należycie przedstawić. Pamiętam, jak nie dopuściłeś, żeby proces wyboru przywódcy w chórze obrócił się w jedną wielką wojnę domową. Cieszę się, że Tunon przysłał stanowiciela, który podejmuje dobre decyzje. Pogadaj z Żelazną Marszałek, jeżeli masz jakąś poważną sprawę. Ja tu tylko zarządzam patrolami. Ona i Asze dowodzą. Czego potrzebujesz? Okej. Dobijamy się do drugiego poziomu przychylności, chociaż w ostatniej rozmowie chyba straciliśmy. Tak, nie byliśmy zbyt miły ani dla skardzonych, ani dla szmaragdowego chóru. Dobra. Podsłuchałem jakby też kruszycielkę, gdzie się podziały ich posiłki. Coś jest nie tak? Niestety Radix, mistrz kruszycieli, miał przybyć z grupą najsprawniejszych czarowników, żeby pomóc w przerwaniu tego impasu. Nie wiem, co ich zatrzymuje i to mnie martwi. Jeżeli masz ochotę pomóc, przydałoby nam się wsparcie magiczne. Okej. Nie mamy wymagań, żeby na te dwie rzeczy, ale... Ale dobra, mogę pomóc. Możesz? Widziałem, że wysłannik Tunona nie zawiedzie nas w potrzebie. Oznacza na twojej mapie ostatnie znane położenie kruszycieli, którzy szli nam z pomocą. Udanych poszukiwań, stanowicielu. Jak sądzisz, dlaczego oblężenie tak bardzo się przeciąga? Okej. Powinno było się to tak skończyć raz, dwa. Pierwsza kohorta przybyła do doliny i od razu ruszyła do ataku. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Gwardia Wędrieńska ma po swojej stronie mędrców i tę wodną wiedźmę. Większy problem sprawia nam jednak szkarłatny chór. Kruszyści chętnie werbują żołnierzy Gwardii Wędrieńskiej, co głupia nazwa. Ale nie mam na to żadnego dowodu. Można odnieść wrażenie, że nie pilnują zbyt bacznie wcielonych terasowców. Często są oni wysłani na patrole i podejrzewamy, że wykorzystują tę okazję do powrotu do Gwardii. Okej, chwilka. Dobra. Powrotu do gwardii. Każdy rekrut chóru ma wybór. Życie w służbie hegemonowi albo śmierć pod butami armii. Śmiało ścinajcie tych, którzy wybierają to drugie. Nie obrazimy się. Żebyśmy się nie rozumieli źle, wiem, że w ostatnich słowach kryje się sugestia zdrady. Nie występuję do przedstawiciela Tunona z oficjalnym oskarżeniem. Mówię tylko o swoich przeczuciach w tej sprawie. Obie armie od lat nie mogą się dojść do porozumienia. Czemu twoim zdaniem się tak dzieje? Daj spokój, stanowicielu. To jakby pytać, dlaczego zwierzę cuchną. Zgardzeni z wielkim zapałem wprowadzają w terasach ład hegemona, a szkarłatny chór pozostawia po sobie tylko zamęt. Jeżeli powiesz mi, że głosy Nerata ma jakiś plan, będę skłonny w to uwierzyć, ale chór bez wątpienia porusza się po omacku i w odróżnieniu od nas nigdy nie działa celowo. Chyba nie walczymy w tej samej wojnie, żołnierzu. Widziałem więcej bitew, w których Asze musiał ratować swoich ukochanych żołnierzy, niż przez niego wygranych. Jeżeli to nazywasz postępem, proszę bardzo. Obawiam się, że jeśli nie znajdziemy sposobu na działanie, jak jeden mąż, szkarłatny chór będzie za każdym kroku wchodził grobowemu Aszowi w drogę. Odnoszę wrażenie, że podczas gdy inni zajmują się wykonywaniem swoich obowiązków, głos Nerata jest tu dla rozrywki. Okej, opowiedz mi o sobie. Nie ma o czym opowiadać. Moim ojcem był Cebus starszy, jego ojcem zaś Cebus pierwszy tego imienia. Naczelny instruktor musztry w pierwotnej żelaznej gwardii grobowego Asza, kiedy jeszcze była to spiżowa gwardia. Urodziłem się do życia w Legionie i mam nadzieję umrę w Legionie. Reszty się dowiesz, kiedy dostaniesz uwieczniony w opowieściach. Skromny. Asze był w spiżowej gwardii, więc twoja rodzina musiała być przy nim, kiedy jeszcze nie służył hegemonowi. Okej, zanim grobowy Asze zgiął kark przed hegemonem, prowadził swoje legiony przeciwko jego władzy. Walecznością zaskarbił sobie przychylność archontów, którzy powitali go w swoich szeregach w zamian za posłuszeństwo. Okej. Czy jeszcze raz, Asze był w spiszowej armii, więc twoja rodzina musiała być przy nim, kiedy jeszcze nie służył hegemonowi. Owszem, znasz się na historii. Mój ród sięga aż tak daleko wstecz, w odróżnieniu od mojej pamięci, bo znam wyłącznie mojego ojca, a dziadek
był tylko legendą, jednym z najlepszych żołnierzy z Grobowego Asza, zanim zgardzonych przykuto w żelazo. Jestem dumny z mojego dziedzictwa, ale staram się nie chwalić. Są tacy, którzy przy braku podobnego rodowodu kochają Legion nie mniej niż ja. Cieszę się widzieć, że poza Legionem masz swoją własną tożsamość. Okej. Okej. Spiżowa Gwardia? Tak. Coś się działo przed stuleciem, gdy nie było współczesnych ulubionych hegemonów. A chyba mu pojechałem niechcący. Okej, okay, sorry, nie chciałem. Tak. Co to właściwie powiedziałem? Cieszę się, że widząc, że poza Legionem masz swoją własną tożsamość. Tak. Chciałem być miły. Dobra, wróćmy do moich pozostałych pytań. No dobra, tyle. Dostaliśmy jego jedną misję. Porozmawiajmy z Barikiem. O, to jest jeszcze żelazna matrona. Nie jesteś w stanie odczytać wyrazu twarzy pod pogiętym hełmem zakuty w żelazo. Żołnierz patrzy na ciebie w milczeniu. Okej. Okay. Odblokowano umiejętność za reputacją. Chwila. Mamy to gdzieś w logu? Chaotycznym, agresywnym zachowaniu. Dostała śmierć z przestworzy. Tak, to jest kolejna zdolność zespołowa. Aha, czyli okazuje się, że dostajemy nawet zdolności zespołowe, kiedy zdobywamy lojalność danych członków drużyny. Ciekawe. Dobra, wyrzuć zwrotkę w powietrzu, umożliwiając jej wystrzelenie w przeciwników w serii celnych strzał. Każda strzała trafia w cel i przebija pancerz. Okej, okay, tylko to musimy uważać, bo jest tylko raz przed odpoczynkiem, więc... Musimy to używać tylko w lepszych potyczkach. Dobra, razem porozmawiamy z matroną. Sprawdzajmy, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy. Okej, spiżowy młot, woda... Akcent pomniejszy sigil siły. Siły. Dobra, zobaczmy, co to daje. To nieco zwiększa siłę zaklęcia. Okej. Okay. Zobaczmy, czy możemy zmodyfikować. Powiedzmy to. Aby wstawić oba sigile. No już by wymagało wiedzy 60. Więc nie jesteśmy w stanie. A ile by to nam dało siły? 25 do 38. 25. No sporo. A na razie... Wiecie co? Może zróbmy tak. Kula ognia będzie miała większy zasięg. A mroczny kolec będzie miał mniejszy zasięg, ale większą moc. Więc... Tak? Czy to się zmodyfikowało teraz? Chyba tak. Dobra. I zostawimy sobie w ten sposób. Dobra. Gorzki żart. Gorzki żart. Chwała głosom Nerata. Stanowiciel Janusz Traczek, nie mam. Jestem Gorzki żart, emisariusz Szkarłatnego Chóru. Gorzki żart patrzy na siebie z niecierpliwieniem. Jak to jest pracować ze zgardzonymi? Heh! Służenie pod komendą żelaznej wiedźmy to obelga. Swój tytuł wywalczyła w jednym pojedynku. W jednym! Powinna nieustannie dowodzić swojego przywództwa, pokazywać, że na nie zasługuje i że potrafi je obronić. Słabi powinni znajdować się w tym samym dole hierarchii armii, a nie piąć się na jej szczyt. I poczekajcie chwilę. Okej, wybaczcie za to. Ale lepiej. Przydzielenie mnie tutaj również jest to belgą, ale zniosę ją dla dobra chóru. Jeżeli uda mi się ujrzeć we własne oczy porażkę zgardzonych, to będzie wspaniały dzień. To już by powiedzieć o Szkarłatnym Chórze. Chór to przyszłość teraz. Ci, którzy obawiają się naszego nieuchronnego triumfu, budzą we mnie jedynie litość i pogardę. Co dokładnie chcesz wiedzieć? Powiedz mi o głosach Nerata. To najwyższy przywódca i dostojnik państwowy, ten, który nas wyzwala i nami kieruje. To usposobienie tego, czym każdy z nas może się stać. Wszechpotężny mag, przywódca niezliczonej armii. Głosy i chór są jednością. Podbijają, rozwijają się i wzrastają i zmieniają. Zawsze mocniej, zawsze silniej, zawsze lepiej. Chwała głosom.
Jak to się stało, że dołączyłeś do szkarłatnego chóru? Przemawia do mnie doktryna siły, więc odpowiada mi wezwanie, podobnie jak niektórzy spośród moich kolegów po fachu. Dołączyłem do chóru niemal natychmiast. W przeciwieństwie do innych nie rozpocząłem na tym, że utraciłem komfortowe życie. Moja magia wzbudza strach i przerażenie, więc z łatwością zdobyłem dominującą pozycję w swojej bandzie w początkowych dniach służby dla chóru. Jeżeli tak cię to ciekawi, być może powinieneś odwiedzić nasze obozowisko i przekonać się na własne oczy. Jaką funkcję pełnisz w chórze? Jestem krwiopiewcą. Dzięki swojej magii mogę zapanować nad wolą innych i odwrócić losy bitwy. Byłem dowódcą przez 3 lata, jednak zmuszenie mnie do pilnowania zgardzonych nie jest nagrodą, której oczekiwałem w zamian za swoją dotychczasową służbę. Zdaje się, że bardzo lubisz głosy Nerata. No to na razie wszystko. Dobra, zobaczmy jeszcze o innych ludzi. Nie jest to zbyt duży osobus, więc... Dużo chyba nie ten. Okej, zobaczmy znowu. Znowu wszystkie tutaj namioty mają zamazany znak. Może się ciekawe, czy się dowiemy, o co chodzi. Okej. Ciężki ham skórzany. Plus 2 celności. Zobaczymy, czy to będzie lepsze. A resztę weźmy. Can't do that. Right. Do skrzynki. To jakieś surowe mięso, które wygląda trochę jak sushi. Can't do that. Okay, tutaj jest jeszcze parę tych ludzi. Serio nie mamy opcji przyspieszenia upływu czasu? Nie widzę takiej. Okej, okay, Lucja i Markus. Mają coś do powiedzenia? Okej, okay. Jestem Lucja, a to Markus. Ty zaś musisz być stanowicielem. Przydzielono nas, by zapewnić ci wszelkie wygody podczas twojego pobytu na ziemiach wzgardzonych. Jeżeli będziesz potrzebował miejsca do wypoczynku, możemy rozpocząć stosowne przygotowywania. Co możemy dla ciebie zrobić? Okej. Okay. Lucio, przydałby mi się trening. Nareszcie trochę się rozerwał, to obleżenie jest dla mnie strasznie nudne. Trening umiejętności. Okej. Okay. Ciekawe. Czegoś takiego nie mieliśmy w Pillarsach. Więc mamy sporo... Sporo tych, które możemy przeznaczyć na trening. Więc co, możemy zwiększyć unik? To nam da dodatkowe doświadczenie. Okej, wygląda na to, że poziomy to jakby suma doświadczenia ze wszystkich umiejętności. Okej. Zobaczmy, spróbujmy potrenować trening, unik. Okej. Fajnie. I co to da mi awans o poziom zaraz? Zobaczmy, jeszcze raz unik. Atletyki za bardzo nie potrzebuję. A uniki zawsze mogą się przydać. Tak, i awansowałem o poziom. You learn something every day. Zobaczmy, co to dokładnie nam daje. Twoja postać... Zdobyła dość doświadczenia, by przejść na kolejny poziom. Przy każdym awansie rośnie maksymalny poziom zdrowia twojej postaci i zostaje na w pełni wyleczona. Możesz także zwiększyć jedną cechę swojej postaci i kupić nowy talent. Kliknij na numer poziomu, aby przycielić otrzymane punkty. Okej. Okej, możemy zwiększyć jedną cechę. Okej, to więc to jest zmiana w stosunku do Pillarsów, bo wcześniej nie było, w Pillarsach nie ma czegoś takiego. Rozwinięcie cechy wymaga jednego z punktu. Wymaga jednego punktu. Do chwili osiągnięcia 19 punktów dalej cenę. Rozwinięcie cechy z 19 do 20 punktów wymaga 2 punktów cechy. Okej. Okay. Zobaczmy, co chcielibyśmy zwiększyć. Możemy zwiększyć siłę zaklęć. Z myślą się jednak nie mam zbyt dużej. No i stanowczość zawsze jest fajna. Ale dobra. Zwiększmy może zmyślność, potem zajmiemy się stanowczością. Okej. Okay. Okej, okay, premia na awans jest jeszcze czasowa. Okej, okay, jakby nam w walce sztyknęło, to byłoby fajnie. Dobra, nie dostaję żadnego talentu? Tak, wygląda na to, że na tym poziomie nie. Okej, okay, spoko. Witaj ponownie, stanowicielu. Lucja mówiła tylko, że
tylko dlatego, że pytałeś. Że bardzo przysłużyłeś się wzgardzonym, odkąd tolko przybyłeś. Nie żeby kogokolwiek spodziewał się czegoś innego. Okej. Co Markus może podszkolić? Broń jednoręczną, dwuręczną i parowanie. Chyba na razie zostawimy sobie pieniążki. Ale fajnie wiedzieć, że jest coś takiego. Dobra. Co jeszcze mają do powiedzenia? Markusie, opowiedz mi o sobie. Niewiele jest do powiedzenia. Przyszedłem szkolenie w Forcie Stanowczość, a to moja pierwsza kampania. Jestem dumny, że mogę służyć w Legionie. Zostałem ranny podczas bitwy w bramach Osądu, ale dzięki ochronie grobowego Asha wróciłem do zdrowia. Zawdzięczam mu życie. Czy ty się właśnie chwalisz, że dałeś się zaskoczyć i oberwałeś włócznią brzuch? Nie powinieneś rozpowiadać, że jakiś brunny terasowiec pokonał cię w walce. Jesteś rozgoryczony, że Lord Ash nigdy nie zwrócił na ciebie uwagi. Przyjąłbym ponownie cios tamtą włócznią, jeżeli miałoby to przynieść chwałę wzgardzonym. Koros wie, że by się nam przydała. Jesteśmy elitarnymi wojownikami północnej armii, a z jakiegoś powodu hegemon wciąż nie darzy nam z pełnym zaufaniem. Lucy, opowiedz mi o sobie. Robię to i to. Średnio się sprawdzam w roli gospodyni. Nie zważaj na mój sarkazm. Napatrzyłam się na Legion podczas kampanii. Po przelaniu takiej ilości krwi, udawanie honorowych po prostu mnie męczy. Północ to mój dom, ale każdy z tych żelaznych drani w obozie jest dla mnie jak rodzina. Nie znajdziesz drugiej takiej armii, w której każdy członek falangi jest uwielbiany i otaczany troską w takim samym stopniu jak każdy inny. Okej, brzmi fajnie. Zdaje się, że dobrze sobie radzisz z bronią, Lucio. Tak, jeżeli będziesz chciał kiedyś, żebym zajęła się twoim sprzętem, po prostu daj mi znać. Lucio, czy ty filtrujesz ze stanowicielem Tonada? Spokojnie, Markusie. Gdybym chciała sobie ulżyć, mogłabym wybrać spośród innego z wielu niewolników w obozie. Jednakże, daj znać, jeżeli będziesz potrzebował kogoś, kto ogrzeje ci posłanie. Ja śpię w zbroi. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Wiecie co? Spanie w zbroi to chyba nie jest najlepszy pomysł. Zbroja ma dużo takich różnych wystających elementów i może jeżeli wy macie zbroję, to nie róbcie tego. Okej, jak twoje umiejętności sprawdziły się w walce z wiarołomcami, Markusie? Każda bitwa to przypomnienie o wyższości Legionu. Wiarołomcy są w pełni zapału, ale nie mają niczego, co mogłoby pokonać nasze północne wartości i miłość grobowego Asha. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, mogę poświęcić swój czas i skrzyżować z tobą ostrza. Jak to jest służyć ze zgardzonymi? Wbrew temu, co sugeruje nasza nazwa, Legion cieszy się większym poważaniem niż jakakolwiek formacja zbrojna na Terratusie. W przeciwieństwie do chóru posiadamy tradycję, dyscyplinę, potrafimy ze sobą współpracować, a do tego łączy nas wspólny cel. Nie jest nas wielu, ale to nawet lepiej. Jesteśmy mocno zżytą rodziną, która łączy duma i wzajemne zaufanie. Dobrze to ująłeś. Po tym, jak byliśmy świadkami sporów i rozłamu pośród obrońców młodszych krain, uważam się za szczęściarę, będąc w najlepszej zgranym Legionie wśród zastępów hegemona. Mimo, że nie zawsze jesteśmy tymi najskuteczniejszymi. Skoro Legion na każdym kroku wspomina o honorze, skąd się wzięła nazwa Wzgardzeni? To powszechnie znana historia, ale nie opowiadamy jej tu, gdyż jest uznawane za niezbyt uprzejme. Cała sprawa ma związek z grobowym Ashem i początkiem Imperium Hegemona. Jestem pewien, że z łatwością powiążesz ze sobą fakty. Ash i Kyros nie zawsze się ze sobą dogadywali, ale to się zmieniło. Należy się nam zmiana nazwy, a na zgodną z naszą sławioną reputacją, ale może pewnego dnia, po tym jak dzieci moich dzieci odziedziczą moją zbroję, doczekamy się lepszego tytułu. Okej. Right. Fajnie było zobaczyć. Okej, jednak mam jakiś punkt talentów. Ale twoja postać ma do dyspozycji 6 kategorii talentów. Przywództwo, obrona, potęga, zwinność dystansowa i magia. Za każdym nowym poziomem trzymasz jeden punkt na kupno talentu z dowolnej kategorii. Na danym drzewku talentów będzie kolejne poziomy talentów odblokują się w zależności od liczby punktów talentów dzielonych na danym drzewku. Aby nauczyć się talentu, wybierz jego ikonkę i zapisz. Każdy towarzysz ma własne drzewka talentów z wyjątkowymi zdolnościami. Odblokuje się je w taki sam sposób jak talenty postaci gracza. Przydzielenie punktów na drzewku talentów towarzyszowi powoduje odblokowanie kolejnych poziomów talentów. Okej, fajnie. Więc na pewno będziemy zainteresowani magią oraz przywództwem. A resztę to zobaczymy. Dobra, zobaczmy co tu mamy na pierwszym poziomie, co?
Drużyna zyskuje dodatkowy efekt. Nie, z przywództwa nic na razie nie weźmiemy. Wszystko wymaga trzeciego poziomu. Ale zobaczmy mimo wszystko. Drużyna zyskuje dwa dodatkowe pola na przedmioty podręczne, zaś przedmioty jednorazowe użyte w walce są bardziej skuteczne. Ok, czyli coś, z czego raczej nie będę korzystał. Naznaczenie wroga. Dodaje efekt naznaczenia do umiejętności pchnięcie. Ataki przeciwko naznaczonemu celowi otrzymują premię do celności. Naznaczenie trwa aż do śmierci celu. Dozbrojenie 1. Drużyna zyskuje możliwość używania dodatkowego zestawu uzbrojenia i możliwość zmiany zestawów podczas walki z mniejszymi konsekwencjami dla odzyskiwania gotowości. Okej, nie brzmiało zbyt ciekawie. Ale zobaczmy. Dobra, magia, potęga, zasięg. Dobra, zobaczmy, co mamy w magii. Przyznaję premię do wiedzy. Dodaje przypadłość przełamanie zaklęć do ataku pchnięciem. Zapewnia także krótkową premię do umiejętności magicznych po użyciu pchnięcia. Naładowany cios. Naładuj swoją magiczną laskę i spowoduj potężniejsze wyładowanie energii, które wywołuje eksplozję na niewielkim obszarze wokół celu. To na pewno byłoby fajne. Nie wiem, ile dokładnie ta premia do wiedzy będzie wynosić, ale gdybyśmy stuknęli 60, to moglibyśmy lepsze czary zrobić z oboma aspektami. Sznolask. Wiecie co? Dodatkowy cios laską chyba jest aż taki potężny w danym momencie. Okej, zobaczmy. Co tu mamy? Flinta, lekka stopa. Obroni co? Jest większa premia obronną przez tarczę. Pchnięcie powoduje przerwanie. Uderzenie tarczą. Czyli nic przydatnego. No, to się zastanawiam, co chcielibyśmy wziąć. Na pewno przywództwa nie możemy jeszcze wziąć. A więc musimy coś z magii. Wiecie co? Wezmę chyba ten magiczny talent. Zobaczymy, ile nam stupnie. Tak. Okej. A właśnie, tutaj mamy spis przychylności. Z różnymi frakcjami. Okej. Fajnie wiedzieć. Wygląda na to, że tych poziomów nie masz tak dużo. Skarceni. Jak stukniemy trzeci poziom, dostaniemy fajny ten, jakiś pasyw nowy. Okej, dobrze wiedzieć. Zobaczmy, ile nam stuknęło wiedza. Do 60, świetnie, dobra. To teraz możemy oba zaklęcia zmodyfikować, tak aby miały jednocześnie zwiększony zasięg i zwiększone obrażenia. Ciach. To też możemy zmodyfikować, tak żeby miało oba. A to? To też możemy zmodyfikować. Ok, czy coś się zwiększyło? Żywotność plus 2,5, moc plus 2,5. Chyba nie. Dobra. Zostawmy tak. Jej chyba nie chcemy dawać żadnych zaklęć. Więc na razie zostawimy tak jak jest. To jest jakiś kowal. Got it. Właśnie mamy ten przedmiot, który chcemy również sprawdzić dla niej. Ha! Przebiegłość nas wzrosła, fajnie. Zobaczmy. Nie po to wziąłem się za to rzemiosło, aby reperować broń ze złomu, ale skończyły się nam zapasy. Dlaczego nie wykorzystacie spiżu? Ostatecznie się nada, można go wgniatać w walce, ale potem przewrócić mu dawny kształt, w przeciwieństwie do tego opornego żelaza. Dlatego zawsze mamy pod dostatkiem cyny i miedzi, więc surowiec nie stanowi problemu. Mało który kowal potrafi wytwarzać duże ilości spiżu do celów wojskowych. Zazwyczaj materiał wychodzi z miękki. Rozejrzyj się po obozie. Wyposażony legion stóp do głów żelazo, ponieważ taniej i łatwiej wytwarzać je na dużą skalę.
Ze Spiżem tak nie jest. Zgardzonych nie bez kozery nazywa się Żelaznym Legionem. Strategia i umiejętności są naszym kręgosłupem, ale pazury mamy z żelaza. Doskonałego materiału, wytwarzanego przez kowali, zrostają w Letiany. Mówiłeś coś o niedoborach żelaza? Niestety, ostatni transport, który płynął do nas rzeką Matani, zaginął w okolicach Echowej Przeprawy. Obawiam się, że w związku z odcięciem doliny nie możemy liczyć się na inny. Żelazo ze spalonych należy do Tunona. Dlaczego dopiero teraz się o tym dowiadują? Ciszej! Grobowy aż nie chce, żeby wybuchła panika, ani żeby wieści dotarły do gwardii wendriańskiej. W najlepszym wypadku żelazo wypadło z łodzi i rdzewieje na dnie rzeki. W najgorszym zaś znajduje się w rękach wroga. Jeżeli zawędruję do Echowej, mogę rozejrzeć się za żelazem. Doceniam to. Wielki generał też. Bardziej niż się wydaje. Może i nie jest skory do składania podziękowań obcym, ale wiem, że będzie wdzięczny za twoją pomoc. Jeżeli nasze żelazo zostanie odzyskane, bardzo się nam przyda do działań wojennych. Aha. Możesz być spokojny, zajmę się tym. Wiedziałem, że Tonon miał dobry powód, by cię tu wysłać. Sąd nie zwykł ryzykować, gdy stawka jest wysoka. Widzisz, w ten sposób rozróżniamy skrzynię z żelazem od innych. Nie rzucają się w oczy, żeby nikt za bardzo się nimi nie interesował. Wypatruj tych znaków. Pomyślnik poszukiwań. Okej. Okay. Symbol wycięty w drewnie. Okej, okay, dobra. Mamy już parę rzeczy do zrobienia. Przy okazji zwrotka. Zobaczmy ten twój hełm. Okej. Okay. Więc... dokładnie wszystko. Takie same, takie same ma statystyki. A właśnie, to też jakiś przedmiot, który nie zobaczyłem. Dodatek. Krew poległych, zasięg 15 metrów, pociski 24. Okej. Okay. Wróg przeciwko wytrzymałość, plus 12 obrażeń kwas. Okej, okay, czyli to wygląda na zwój, który możemy użyć 24 razy. I zadać 12 obrażeń kwasowych? Zobaczymy. Dobra. Porównajmy to. Minus 2 odbicie. Minus 2 sekundy od 3 zyskania gotowości. Okej. Okay. Chyba nie opłaca się. Zostawmy tak jak jest. Ja mam jakieś buty? Tak, ale mam gorsze. Więc wyekwipujemy to. A to pójdzie do... Właśnie ma też parę ciężkich pancerzy. Z dobrą odpornością namiażdżonej na kwas. Ale one są bardzo ciężkie, więc póki co nie zamierzam ich używać. Dobra. Will do. Coś tu jeszcze mamy? Tak, nie mogłem się zdecydować, z której strony do tego podejść. Okej, okay, mamy krótki łuk. Też nikt z nas nie używa łuków. Chyba zwrotka używa łuków. Ale... nie zamierzam sprawdzać. Nie, już i tak i nie używam tych łuków, mimo że one mam wyekwipowane. No okej, okay, porozmawiajmy jeszcze z Żelazną Marszałek. Nie przyjmuj tak po prostu uderzenia. Odepchnij jej tarczą. Przejmij jego siłę. Patrz na talię przeciwnika. Jeżeli zapatrzysz się na jego stopy, to przegrasz. Okej? Okay? Czekajcie chwilę. Okej. Okay. Oficer zgardzonych odwraca się do ciebie. Porywając sobie bardzo złoconą pelerynę. Trzeba pilnować żołnierzy, albo wyjdą sprawy. To dla ich własnego dobra, a ty jeśli sami w to nie wierzą. Podobno macie mało żołnierzy i potrzebujecie wsparcia. Jaka jest sytuacja? Moje brygady zgromadziły się przy przeprawach Spokojnej, Echowej i Ząbki. Gwardia Wendriańska może utrzymać jeden most, ale nie zdołają powstrzymać skoordynowanego ataku z trzech stron. Nie mam prawa ci rozkazywać, ale
Ale wszyscy zginiemy od edyktu Kyrosa, jeżeli nam się nie uda. Nie pozwolę więc, by Duma powstrzymała mnie przed prośbą o wartościową pomoc. To jest drugi poważny atak na rzekę, prawda? Jak było poprzednio? Fatalnie. Ponieśliśmy duże straty, przebijając się do rzeki. Nie było komu kontynuować szarży. Chór nam nie pomagał, atakował jedynie kilka oddziałów zgardzonych. Nie wiem, jak to się stało, ale straciliśmy całą grupę szturmową. Rzeka wyrzucała zwłoki przez parę dni. Rzadko zdarza się, żeby tutejsi tak zażarcie się bronili. Dlatego zaczęliśmy się zastanawiać nad liczebnością wojska potrzebnego do zdobycia doliny. Naprawdę? Czy nasi zwiadowcy nie poznali szczegółowych informacji o wrogu, które teraz zamierzacie zlekceważyć? Zdaje się, że widać, że twoją nieostrożność się nie szkarła. Okej. Wybierzmy opcję neutralną po prostu. W innych możemy znaleźć po wojnie. Teraz ważni są jedynie wierołomcy. Słusznie. Dając się ponieść emocjom, niczego nie przyspieszymy. Co nam przyjdzie z zajęcia przeprawy? Nie możemy tak sobie przemarszować stąd do Cytadeli, jeżeli Gwardia Wędriańska obsadziła brzegi rzeki. Porzucenie wojska i dostaw w najwęższym nawet miejscu jest zbyt ryzykowne, zwłaszcza że nasze zbroje nie nadają się do pływania. Jeżeli zabezpieczymy rzekę, droga do Cytadeli pozostanie otworem i szybko zdobędziemy salę wyniesienia. Okej, pomogę. Wobec tego nasz plan ma szansę powodzenia. Niechętnie przychodzi nam współpraca z tymi, którzy nie przeszli naszego szkolenia i nie wyznają naszych wartości, ale wiemy, że Tunon Arbiter wybiera się do swojego sądu tylko najwybitniejsze osoby. Liczę, że wszystkim nam przyniesie zaszczyt na polu bitwy. Antio poprowadziła szturm na chową przeprawę, a do pomocy przydziela ci Barika z oddziału kamiennych tarcz. Zanim zapytasz, nie. Zespoleni nie wykuwają mu zbroi po pijaku. Barik przeżył pełne uderzenie edyktu Bush, a od tego czasu jego zbroję trudno zdjąć. Z taktycznego punktu widzenia to wspaniała sprawa, ale poza tym raczej przekleństwo. Barik poznaje stanowiciela losu. Żołnierz, który do ciebie podchodzi, przypomina skupisko zardzewiałych ostrzy i niedopasownych kawałków pancerza, połączonych w mniej więcej człowiekokształtną formę. Śmierdzi potem, odchodami i jakimś smarem, który pewnie umożliwia mu ruchy. Fatebinder, the Iron Marshal has tasked me with keeping you alive, and I have no intention of disappointing her. That should be enough assurance for anyone. To zaszczyt. Likewise, Goodbinder. Żołnierz unosi opancerzoną rękę w pozdrowieniu. Całe jego ciało brzęczy, kiedy uderzał kotu pięścią o powyginane płyty metalu stanowiące jego napięść. Barik, is that you under there? I had no idea you were in Vendrian's well. Fatebinder, do you know this walking anchor? Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. It's challenging enough to experience battle from a courtroom, much less remember the faces of your cohorts. I wouldn't expect you to know me under these accursed blades of rust. Stanowiciel dołączy do naszego ataku na rzekę. Pomyślałem, że przyda się nam się pomoc. Co ważniejsze, jeżeli moje podejrzenia się potwierdzą i chór spróbuje nam przeszkodzić, będziemy mieli neutralnego obserwatora sądu po naszej stronie. Better to work with the honorable binder than some chorus children. Chciałbym, aby Barik ci towarzyszył, by ocenić współpracę między jego oddziałem i szkarłatnym chórem. Barik, od ostatniej bitwy o krzepę pozostałeś bez kohorty. Czas dać ci zadanie godniejsze niż strzeżenie dostaw i musztra. Asze przydzieliła cię do stanowiciela. Możesz to uznać za trwały przydział, póki nie znajdziemy dla ciebie innego zadania. Czyli może nawet do rychu nadchodzącego końca wojny. Lub dopóki stanowiciel cię nie odeśle. Zrozumiano? To rozkaz, Barik. Potrafi być uparty jak osioł, ale to dobry żołnierz. Na nadzieję, że nie masz nic przeciwko towarzyszu. Będę zaszczycony, mając po swojej stronie żołnierza Żelaznego Legionu.
Okej, okay, znakomicie. Nie mogę się doczekać twoich sukcesów na polu bitwy. Okej. Okay. Zobaczmy Barika. Let's be off. Wygląda rzeczywiście uroczo. Czym on się posługuje? Żelaznym mieczem. Zobaczmy, czy to będzie lepsze. Nie, obrażenia dokładnie takie samo. Odzyskiwanie gotowości takie samo, przebicie pancerza takie samo. Ale ma dopiero, ale dodatkowo ma wymazanie. Miecz będzie lepszy. Okej, okay, dobra. Barik, trzymaj to. Dodatkowo co ma? Zwykłą tarczę wzgardzonych, która daje dodatkowo dużo uników i trochę parowania. O, jeszcze trochę wytrzymałości. Tak, i ma zbroję, której nie może zdjąć, jak można się domyśleć. Okej, okay, co mu daje? Wow, aż 10 pancerza. Co prawda 0 odbicia. Ale no cóż. Ciekawe, czy będzie można to jakoś upgrade'ować w przyszłości. W każdym razie ciekawa postać. Okej. Okay. Ma małą odporność na miażdżone i na ogień, więc na to będziemy musieli uważać. Okej, okay, jakie masz zdolności, Barik? Żelazne uderzenie. Plus 20% obrażeń przy nawiązywaniu walku i przeciwnikiem wziętym na cel. Oraz szczęk żelaza. Okej. Okay. Baryki uderzają w tarczy i pancerze wyzwalając przeciwnika. Przyjaciel zmuszony jest przez chwilę atakować Barika. Zdać drwiące gesty. Okej, okay, czyli taunt. Okej. Okay. Fajnie. Fajnie, że mamy kolejnego towarzysza. Możemy mu coś dać również. Co mu chcemy dać? Dodatkową moc, celność czy żywotność? Wiecie co? Zastanawiam się i zrobię to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Tak, w następnym odcinku wyjdziemy poza obóz. Mamy kilka rzeczy do zrobienia. Tak, które będziemy musieli zbadać, żeby pomóc wskarconym. Okej, okay, dobra. W każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!